Jesteśmy w trakcie przygotowań, bo jeszcze jeden trening, typowy rozruch przed nami. Po tym rozruchu będziemy wiedzieć dokładnie, jak wyjdziemy, bo kilka znaków zapytania jeszcze mamy. Na pewno to nie był łatwy tydzień, tylko ciężki, bo musieliśmy przełknąć drugą porażkę pod rząd i w końcu wracamy na swój stadion, na swoje śmieci i mamy nadzieję, że tu będziemy walczyć na tyle skutecznie, żeby zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie. To jest mecz z gatunku o życie, nawet bym powiedział, chociaż do każdego meczu powinno się tak podchodzić, ale ten jest wyjątkowy, bo tak jak mówię, że inaugurujemy u siebie rozgrywki i przede wszystkim jesteśmy po dwóch porażkach i wszystko musimy zrobić, żeby odmienić tą sytuację i zapunktować. Gramy o szacunek, bo na pewno nie będziemy głaskani, jeśli noga będzie często nam się podwijała i musimy odmienić to jak najszybciej. Zawsze optymistycznie patrzę na to, co jest przed nami i liczyłem na zdobycze punktowe, ale też nie zakładałem sobie jakichś wielkich celów, tylko spokojnie do tego podchodziliśmy. Oczywiście każdy mecz chcieliśmy zagrać jak najlepiej i wycisnąć z niego trzy punkty, ile można maksymalnie, a widzimy doskonale, że i wiemy, że po dwóch meczach mamy zero. I zero jeszcze zdobytych bramek, a tak jak pan powiedział, sześć straconych i na pewno taka sytuacja nam się nie zdarzyła w poprzednim sezonie, chociaż były trzy porażki pod rząd i też mieliśmy problemy i też wesoło nie było, no ale nie w takich rozmiarach. Zaskoczył pana wynik Lechii w Szczecinie? Nie, no to jest piłka nożna i wszystko może się zdarzyć i Lechia pokazała, że była bardziej doświadczona i tak też ten mecz wygląda, no też miała trochę szczęścia, bo szczęście też jest sprzymierzeńcem zazwyczaj zwycięzców i tak było w tym spotkaniu i grała mądrze, zagrała na zero z tyłu i to wystarczyło, żeby wygrać. Dodatkowo miała jednego artystę u siebie wyjątkowego, który ciągnął ich grę i który dawał sygnały do ataku i dużo zrobił, żeby te bramki padły.